No to spróbujmy obliczyć 4 i 1 czwarta minus 2 i 2 czwarte. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie najpierw sami. No to tak. Pierwsza rzecz, jaką można tutaj wykonać, to zapisanie tego w trochę inny sposób. 4 i 1 czwarta minus 2 i 2 czwarte. Taki sposób zapisu o tyle może być przydatny, że widać wyraźnie całości każdej z liczb mieszanych i części ułamkowe. I możemy najpierw odjąć część ułamkową od części ułamkowej, a potem całości od całości. I najczęściej taki sposób bardzo dobrze działa. Ale jeżeli spojrzymy na części ułamkowe, to możemy zapytać: jak odjąć 2 czwarte od 1 czwartej? Bo 2 czwarte są większe niż 1 czwarta i w wyniku otrzymamy liczbę ujemną. Co z tym zrobić? To, co pomaga w takiej sytuacji, to tak zwane pożyczanie. I działa to tak, że nie odejmujemy 2 czwartych od 1 czwartej, tylko w całości 2 i 2 czwarte od 4 i 1 czwartej. W pewnym sensie korzystamy jednocześnie i od razu również z całości. Możemy z tej czwórki zabrać 1 i przenieść tę jedynkę, albo mówiąc inaczej, pożyczyć, do części ułamkowej. Możemy czwórkę zamienić na 3 i 4 czwarte, a 4 czwarte plus 1 czwarta to 5 czwartych. I otrzymaliśmy odejmowanie, które jest równoważne. 3 i 5 czwartych minus 2 i 2 czwarte. Dlaczego tak jest łatwiej? Bo 5 czwartych jest większe niż 2 czwarte, łatwiej się odejmuje. Wynik jest dodatni, nie pojawiają nam się tutaj liczby ujemne. Ile to jest 5 czwartych minus 2 czwarte? 5 czwartych minus 2 czwarte to 3 czwarte. Ile to jest 3 minus 2? 3 minus 2 to 1. I wynik to 1 i 3 czwarte. Można też inaczej do takiego odejmowania podejść. To działanie to to samo co 4 minus 2 plus 1 czwarta minus 2 czwarte. No i mamy ten sam problem, bo odejmujemy 2 czwarte od 1 czwartej, tak samo jak było w poprzednim sposobie. No i jak poprzednio, możemy pożyczyć. Możemy pożyczyć część czwórki i dodać ją do 1 czwartej. Czwórkę zapiszemy jako 3. I 4 czwarte, 3 i 4 czwarte to to samo co 4, minus 2 plus 1 czwarta minus 2 czwarte. Jeżeli teraz dodamy 4 czwarte do 1 czwartej, to otrzymamy 5 czwartych. 3 minus 2 to 3 i to minus 2 plus 4 czwarte i 1 czwarta, czyli 5 czwartych minus 2 czwarte. Otrzymaliśmy to samo, co w poprzednim sposobie 3 i 5 czwartych 3 i 5 czwartych minus 2 minus 2 minus 2 czwarte minus 2 czwarte. 3 minus 2 to 1, 5 czwartych minus 2 czwarte to 3 czwarte.